Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Witam, witam. Tutaj z Baksem razem jesteśmy póki co, póki mu się nie znudzi. Witam was kochani serdecznie. Przychodzę do was dzisiaj z tematem otwartości. Otwartości, temat otwartości. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, ja nazywam się Kinga Roszczyniała, jestem terapeutą holistycznym i na co dzień prowadzę sesje indywidualne, warsztaty grupowe, łącząc psychologię konwencjonalną z metodami niekonwencjonalnymi. No właśnie, moi drodzy, ale wracamy do tej naszej otwartości. My często słyszymy, czy czytamy, czy słyszymy od innych takie slogany: otwórz się, tak? Otwórz się, nie wiem, na miłość, otwórz się na związek, otwórz się na dostatek, otwórz się na bogactwo. No i wydaje nam się, że my jesteśmy otwarci, nie wiem, nie czujemy żadnego zamknięcia, wydaje nam się, że jesteśmy otwarci, ale nie do końca widzimy, albo być może w ogóle nie widzimy tak naprawdę pozytywnych efektów tego, czego pragniemy, pozytywnych efektów naszych kreacji. No właśnie, moi drodzy, i jak to jest z tą naszą otwartością? Dzisiaj przychodzę, cześć Moniu kochana, dzisiaj przychodzę, żeby nam o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że mnie tu muchy nie zjedzą, bo teraz zauważyłam, wiecie, że tu jest dosyć sporo komarów. Co, moi drodzy, tak naprawdę wpływa na tą otwartość, na to, czy my jesteśmy tak tylko otwarci, czy tak jesteśmy otwarci? Co wpływa na tą otwartość? Cześć Kamisia, co sprawia, że my się zamykamy albo że jesteśmy zamknięci na efekty naszej kreacji? Zobaczcie na Baksa. Rozbawiło mnie to, bo widzę to tutaj w kamerze. On jest otwarty na maksa, moi drodzy. On jest otwarty. Cześć Natalka. Cześć Madziulka. No właśnie, moi drodzy, co na to wpływa? Pierwszym ważnym aspektem jest nasza motywacja. Czyli co to oznacza? Jeżeli ja czegoś chcę, wyrażam jakieś pragnienie, na przykład chcę mieć związek, nie? Chcę mieć związek, chcę mieć partnera, to ważne jest to, żebym ja się w tym momencie zastanowiła, co mnie motywuje do tego pragnienia. Dlatego, że nasza motywacja, cześć Różyczka, nasza motywacja wpływa bardzo mocno na efekt naszej kreacji, bo nasza motywacja jest często związana z różnymi emocjami, z wewnętrznym przeżywaniem, z wewnętrznym doświadczeniem, więc siłą rzeczy będzie to wpływać bardzo mocno na efekt końcowy naszej kreacji. I teraz przykład, moi drodzy. Wracając do tego związku, jeżeli ja chcę tego związku, to zaczynam się zastanawiać właśnie, co mnie do tego motywuje, jaka jest moja motywacja. Bo być może, poczekajcie chwilę, bo być może jest tak, bo ja sobie tutaj, o, przygotowałam sobie tutaj taki, wiecie, plan, co tu powiedzieć, i mi wiatr mi zwiał, żebym nie zapomniała wymienić wszystkich tutaj ważnych punktów dla nas. Bo być może jest tak, że motywuje mnie do tego lęk przed samotnością. Boję się samotności, nie chcę być sama, albo motywuje mnie do tego brak, że czuję ogromny brak miłości, że nie wiem, że boję się życia, dlatego chcę mieć kogoś bardzo przy sobie. Co mnie do tego motywuje? Motywacja jest na tyle ważna, moi drodzy, że jeżeli motywuje mnie do tego poczucie osamotnienia, to poczucie osamotnienia będzie takim najsilniejszym motorem napędowym do mojej kreacji. Czyli efekt końcowy takiej kreacji może być taki, że albo ja z taką motywacją i tak nic nie przyciągnę, czyli będę właśnie pozostawać w zamknięciu. Tu mi się wydaje, że ja jestem, wiecie, otwarta, a tak naprawdę pozostaję w zamknięciu. Albo ja przyciągnę, czyli stworzę jakiś związek, ale prędzej czy później ja w tej relacji jakby doświadczę tego stanu, który mi towarzyszył przy kreacji. Czyli prędzej czy później ja i tak się poczuję osamotniona, nawet jeżeli uda mi się stworzyć tą relację, nawet jeżeli ona będzie trwała tam jakiś czas, to przyjdzie taki moment, że
Właśnie ja doświadczę skutków energii, w którą włożyłam w moją kreację, bo tym jest właśnie motywacja. Jest takim dużym ładunkiem energetycznym, którą wkładamy w kreację. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze wiedzieli, żebyśmy mieli tą świadomość, tak, żebyś miała tą świadomość, co cię motywuje. Oczywiście, jeżeli my zauważamy, że taką mam motywację, bo nie wiem, boję się życia, czy nie chcę być sama, tak, czy boję się samotności na starość i tak dalej, my mając świadomość tą motywację, my tą motywację możemy zmienić. I teraz, jeżeli ja zmienię tą motywację na pozytywną, bo na przykład doświadczam miłości i mam ochotę dzielić się tą miłością, mam ochotę, wiecie, wymieniać się tą miłością na różnego rodzaju sposoby, jeżeli ja zmienię tą motywację na pozytywną, to w tym momencie już inna jakość energetyczna będzie zasilała moją kreację, co oznacza, że inny będzie efekt końcowy, co dla mnie również oznacza, że moja otwartość się zwiększy. Moja otwartość się po prostu zwiększy. Następny ważny punkt, moi drodzy. Następny ważny punkt, który bardzo mocno wpływa na naszą otwartość, to jest to, że my dosyć często słyszymy, że masz dokładnie wiedzieć, czego chcesz, tak? Nie wiem, jeżeli chcesz jakiejś tam pracy, chcesz zmiany pracy, to masz dokładnie wiedzieć, jaka to ma być praca. No i czasami możecie się czuć sfrustrowani, bo na przykład nie wiecie, nie wiesz, po prostu czujesz, że to już jest nie to, a nie wiesz dokładnie, gdzie chcesz iść, czyli nie masz efektu końcowego, masz tylko to, że tu już na pewno nie chcesz być. To jest jedna pułapka. Druga pułapka jest taka, że my często tak jesteśmy przywiązani do naszych wyobrażeń, do naszych oczekiwań, czyli do tego, co my sami sobie wyobrażamy, że nas uszczęśliwi, że nasza kreacja, znaczy inaczej, nie, przestaje być zasilana jakąś taką twórczą i żywą energią, czyli inaczej uczuciami, bo zbyt mocno koncentrujemy się na wyobrażeniach, czyli na tym, co my sobie tak naprawdę wyobraziliśmy jako najlepsze. I teraz bardzo ważne jest to, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, żeby energia, którą my wkładamy, była związana przede wszystkim z uczuciami i z pozytywnymi emocjami, a nie stworzeniem, wiecie, jakichś fantazji, nie stworzeniem jakichś wyobrażeń, nie stworzeniem po prostu wizji. Bo tak naprawdę my nie musimy dokładnie wiedzieć, czego my chcemy. Inaczej, my nie musimy dokładnie wiedzieć, jakie to ma być, my mamy wiedzieć, czego my chcemy doświadczać, bo to wpływa na naszą otwartość. Czyli ja nie muszę wiedzieć, czy ja nie muszę mieć, wiecie, sprecyzowanego planu, że nie wiem, zmiana pracy, to ta nowa praca, to ma być, nie wiem, ta firma, tak? Czy nie wiem, ci konkretni ludzie, ten szef, to i tamto, tak? Czy ten nowy partner, to on ma tak wyglądać, ma to robić, ma tym być i tak dalej, tylko ja mam wiedzieć, jakich ja uczuć chcę doświadczać, jakich ja uczuć chcę doświadczać w relacji, jakich ja uczuć chcę doświadczać w związku, jakich ja uczuć chcę doświadczać w związku partnerskim, czy relacji z ludźmi, czy w pracy, czyli jakie ja mam tam mieć doświadczenie, bez tworzenia różnego rodzaju fantazji, bez tworzenia wyobrażeń, bo czasami jest tak, że my dosłownie, moi drodzy, po prostu utykamy w tych wyobrażeniach. Mamy stworzony jakiś obraz, jakiś, wiecie, wyidealizowany obraz i ten idealny obraz jest tu, nasza samoocena jest tu,
I tak sobie utykamy pomiędzy, bo nie jesteśmy w stanie dosięgnąć tego naszego wyidealizowanego, wiecie, obrazu, czy naszej pracy, czy związku, czy jakiegoś w ogóle celu, który my chcemy osiągnąć. I to też jest taka pułapka, która tak naprawdę bardzo nas mocno zamyka. Tworzenie ideału, tworzenie idealnego obrazu, tworzenie właśnie takiego idealnego wyobrażenia o, nie wiem, partnerze, o partnerce, o pracy, o idealnych, nie wiem, ludziach wokół nas, o idealnych przyjaciołach i tak dalej, i tak dalej. Właśnie a propos tego, to miałam dzisiaj bardzo fajną sesję, z taką bardzo, bardzo fajną i tak naprawdę otwartą już duszyczką, która właśnie przyszła do mnie i mówi, że pracowałyśmy w temacie związków, że ona czuje już dosyć dużą otwartość, dosyć dużą gotowość do tej relacji, ale ma takie poczucie, że coś tam jeszcze po prostu, wiecie, coś tam jeszcze haczy, że nie ma tego spotkania tu, tylko nie wiem, gdzieś stoi tutaj z tym partnerem i na siebie się patrzą, ale no, nic z tego nadal jeszcze nie wynika, tak? Nic z tego nadal nie wynika. No właśnie, no i jak popatrzyłyśmy na tą linię czasu, czyli na to, jak energetycznie wygląda na tą chwilę, gdzie ona jest ustawiona wobec tego harmonijnego partnera, to rzeczywiście okazało się, że oni stoją już dosyć blisko, patrzą na siebie, ale nie ma żadnego ruchu, tak? Nie ma żadnego ruchu, tutaj jest po prostu tylko i wyłącznie utknięcie. I przyczyną tego było to, że ona sobie wyobraziła, moi drodzy, właśnie, że ten partner, który teraz przyjdzie, który już idzie w jej stronę, ma być na całe życie, tak? Ma być na życie. Ona nawet często to powtarzała, że to ma być na życie. No i teraz czemu ja o tym mówię? Bo takie założenie, takie wyobrażenie, moi drodzy, już powoduje po prostu zamknięcie, już powoduje wycofanie. Dlaczego? Otwartość jest tu i teraz. Moc sprawcza związana z naszą otwartością jest tu i teraz. Jeżeli ja zakładam, że coś ma być na całe życie, to ja już wybiegam w bardzo daleką przyszłość. Więc moja energia jest w przyszłości. Jej nie ma tu i teraz. Oczywiście później się okazało w sesji, że tak naprawdę to przekonanie i takie trzymanie się tego założenia wynikało tylko i wyłącznie z lęku. Z lęku przed rozstaniem, z lęku przed stratą, tak? I jakichś tam jeszcze innych lęków. Ale tak jak powiedziałam, otwartość jest tu i teraz. I jeżeli mówimy o harmonii, nie tylko o harmonii w relacji, ale na przykład, nie wiem, o harmonijnej pracy, o harmonijnym działaniu, to moja otwartość jest tu i teraz. To nie jest założenie, że to będzie na całe życie, że to będzie w ogóle, wiecie, do końca życia. No nie, może być harmonijna, nie wiem, praca ze mną, która da mi ogrom doświadczenia, ogrom po prostu spełnienia tu i teraz, a za kilka lat harmonijnie się może to zmienić. I to też będzie harmonia, to też będzie harmonijna zmiana i przyjdzie zupełnie coś innego, co na dany czas też będzie tak naprawdę ze mną harmonijnie. Agusia pyta, czyli mam czuć w ciele i duszy w związku ze swoim wyobrażeniem radość, zadowolenie, spokój, poczucie bezpieczeństwa. Tak, moja droga, ale otwartość to jest też elastyczność, czyli ja się nie przywiązuję się do konkretnego rozwiązania, dlatego, że jestem elastyczna, tak? Ja jestem elastyczna, nie przywiązuję się do rozwiązania i nie przywiązuję się do wyobrażeń. Ja się otwieram na to, co najlepsze. Jeżeli to jest to, co ja sobie wyobraziłam, to jest ok, jak najbardziej, ale jeżeli, tak się nie sap, ale jeżeli jest coś po prostu, wiecie, lepszego, to ja się otwieram na lepsze. Po prostu nie przywiązuję się do wyobrażeń.
I tak naprawdę łatwo jest nie przywiązywać się do wyobrażeń, moi drodzy, kiedy ta nasza kreacja jest przesycona uczuciami. Uczuciem zadowolenia, uczuciem wdzięczności, uczuciem właśnie spełnienia, uczuciem radości. Wtedy tak naprawdę umysł przestaje tworzyć te wyobrażenia, bo cała energia schodzi tutaj, a tu nie ma wyobrażeń. Tutaj, czyli do serca, nie wiem, czy mnie widać tutaj, kochani. Cała energia nasza kreacji schodzi tutaj do serca i ta kreacja stąd się odbywa. Nie stąd, tylko tutaj stąd. I jak my jesteśmy skoncentrowani na uczuciach, to jesteśmy też skoncentrowani na doświadczaniu. A jak jesteśmy skoncentrowani na doświadczaniu, to nie ma tam ani takiego przywiązania, ani nawet za bardzo, jakby wiecie, takiej energii, żeby tutaj cokolwiek tworzyć, żeby tutaj cokolwiek gdzieś tam jeszcze, nie wiem, fantazjować, tak? Po prostu tego nie ma, bo jest doświadczenie. Im mniejsze doświadczenie tutaj, tym dużo więcej tutaj, moi drodzy. Tym dużo więcej właśnie tutaj. Im większe oddzielenie od tego, co jest tu, tym więcej energii i więcej się zadziewa właśnie w naszych głowach. Co tu jeszcze dla nas napisałam, kochani? Aha, no właśnie. Co jeszcze wpływa na tą naszą otwartość? Przede wszystkim nasze przekonania, czy przede wszystkim również nasze przekonania. Nasze przekonania są naszym oczekiwaniem. I chodzi tutaj o przekonania świadome, tych, których ja jestem świadoma, i te podświadome. A różnica jest ogromna, moi drodzy, i może być tak, że one będą sprzeczne względem siebie. I jak są sprzeczne względem siebie, to będą sprzecznie oddziaływać na moją kreację. Czyli ja mogę się otwierać i się mogę zamykać, tak? Albo mogę być trochę tylko otwarta. Przykład. Wróćmy do tych relacji, do tych związków. Okej, chcę sobie wykreować związek i to jest moje, jakby deklaruję świadome przekonanie, tak? Deklaruję, że chcę, bo chcę, nie wiem, doświadczać większego spektrum szczęścia, większego jakby wzajemnej wymiany miłości, zabawy i tak dalej, i tak dalej. To są moje świadomie wyrażone pragnienia i świadome przekonania o tym, co ja bym chciała. Ale w mojej podświadomości mogą być, cześć Agusia, cześć Kamilka, mogą być zupełnie inne przekonania. Na przykład przekonania na temat związków, że nie wiem, że w związku to się będę tylko męczyć, tak? Albo nie wiem, że mężczyźni mnie nie będą wspierać. Jakieś negatywne przekonania na temat mężczyzn, tak? Czyli wiecie, to, co ja świadomie deklaruję, będzie stało całkowicie w opozycji wobec tego, co ja też świadomie, znaczy inaczej, co ja też świadomie, znaczy co ja podświadomie myślę. O, jedno to jest świadomość, drugie to jest podświadomość i teraz chodzi nam o to, żeby to było harmonijne względem siebie. Nie żeby było sprzeczne względem siebie, nie żeby to stało w opozycji względem siebie, tylko właśnie, żeby to było harmonijne względem siebie, bo jak będzie harmonijne względem siebie, no to wiadomo, że będzie to wspierające. Nie? Aga, a jak doświadczam coś niefajnego, to jak czuć sercem? Ale Agusia, musisz konkretnie podać przykład, bo nie rozumiem, co to znaczy i nie wiem, do czego ty się teraz odnosisz. Nie? Jak doświadczam czegoś niefajnego, to jak czuć sercem? Powiedz bardziej konkretnie, do czego ty się odnosisz. Więc trzeba, kolejna ważna rzecz, moi drodzy, to uświadamiam sobie, jakie są moje przekonania podświadome na temat tego, co ja chcę
i transformuje te przekonania poprzez pracę z afirmacjami, poprzez pracę z medytacjami tematycznymi, żeby one były jak najbardziej pozytywne, bo pozytywne przekonania będą wspierać również moją otwartość, będą budować moje pozytywne nastawienie, więc będą wspierać tą otwartość. No bo wiecie, jeżeli ja jednocześnie się deklaruję, że ja chcę związku, ale z drugiej strony się boję, bo na przykład się boję zranienia, no to ta moja kreacja, wiecie, wygląda tak. Nie? Ja robię krok do przodu i później robię dwa kroki do tyłu. Więc generalnie się kręcę w kółko i niewiele z tego wyniknie. Niewiele z tego wyniknie. Ojej, chyba muszę kończyć, kochani, bo komary zaczynają gryźć. Nie popsikałam się tutaj niczym. I komary zaczynają gryźć. To, co wspiera naszą otwartość, moi drodzy, to jeszcze jest również działanie, czyli robienie małych kroków. Nam się często wydaje, że ta otwartość to jest, wiecie, siedzenie, medytowanie, no i już, nie? No nie, ja muszę podjąć pewne działanie, czyli wprawić w ruch moją energię. Jeżeli ja, nie wiem, załóżmy, chcę mieć więcej fajnych ludzi w swoim życiu, chcę się otworzyć na ludzi, chcę poznać nowych ludzi, chcę mieć, nie wiem, nowych przyjaciół, to jeżeli ja tylko, wiecie, będę po prostu siedzieć za przeproszeniem na dupie i, wiecie, fantazjować o tym, o, jakby było fajnie sobie gdzieś z kimś pojechać albo z kimś pogadać i tak dalej, i tak dalej, i ja nie zrobię żadnego kroku w tym kierunku, no to nic się nie zmieni. Otwartość to również krok do przodu. A krok do przodu to konkretne działanie, a nie siedzenie tylko, wiecie, i fantazjowanie o tym, albo siedzenie i medytowanie. Ważne jest to w tym przypadku, jeżeli ja się chcę otworzyć na ludzi, to ja wychodzę do tych ludzi, tak? Idę do różnych fajnych miejsc, otwieram się, tak? Zapraszam też ludzi do siebie, do swojej przestrzeni i wychodzę do tych przestrzeni, gdzie mogę poznać fajnych ludzi. No bo jeżeli będę tylko siedzieć i na ten temat rozmyślać, to tak naprawdę się nic więcej nie wydarzy, oprócz tego, że będę miała głowę pełną myśli. Więc pamiętajcie, moi drodzy, właśnie o tym działaniu, że tak naprawdę zawsze można zrobić jakiś krok w kierunku naszej kreacji, w kierunku naszego marzenia. Zawsze można zrobić jakiś krok. I żeby nie utykać w tym, wiecie, rozmyślaniu, w tych naszych medytacjach, w tych naszych afirmacjach, tylko zrobić również jakiś realny krok, bo realny krok do przodu to już jest ruch energii. Już zrobiliśmy jakiś ruch energii właśnie w naszej kreacji. Co jeszcze nas zamyka, moi drodzy? No przede wszystkim przywiązanie do rozczarowywania się, do poczucia niezadowolenia, do poczucia niespełnienia, czyli że ja i tak będę niezadowolona, tak? No dobra, ja zmienię tą pracę, ale pewnie i tak będę niezadowolona, nie? Pewnie ten nowy związek i tak prędzej czy później się, nie wiem, popsuje, albo on okaże, czy ona się taki sam, i tak dalej, i tak dalej. Czasem jest tak, że nasza podświadomość jest bardzo mocno przyzwyczajona właśnie do rozczarowywania się, do niezadowolenia, do rozczarowywania się, do niezadowolenia i do niespełnienia. Dlatego jest ważne to, żeby przyzwyczajać się właśnie do takich uczuć zadowolenia, wdzięczności i spełnienia, bo to będzie rozwijać naszą otwartość i to będzie pozytywnie wspierać naszą kreację. Czyli ważne. Tak naprawdę, moi drodzy, w naszych kreacjach najważniejsze jest to, jaką my tam wkładamy energię, jakiej jakości jest ta energia, tak? Jakiej jakości jest ta energia, czyli to, co ja mówiłam, moi drodzy, ja nie muszę wiedzieć dokładnie, co ja chcę i jakie to ma być, ale ja mam wiedzieć, czego ja chcę doświadczać, czego ja chcę doświadczać, jakich uczuć ja chcę doświadczać i to
rozwijam w sobie, to kontempluję w sobie, dbam o moje pozytywne wyobrażenia, bo wiem, że to jest również ważne, pozytywne, świadome deklaracje i również podświadome wyobrażenia, dbam o to, napełniam moją kreację poczuciem wdzięczności, tak? Uczuciem wdzięczności. Nie upieram się przy jakichś konkretnych wizjach, nie upieram się, jak to ma wyglądać, bo upór zawsze rodzi opór. Mogę sobie postawić znak równości między jednym a drugim, więc ja się nie upieram, że to musi być takie, że to musi być tak, bo inaczej będę niezadowolona. No nie, ja się po prostu otwieram na najlepsze i rozwijam zaufanie do siebie, do życia, do ludzi, do Boga, do świata. Rozwijam zaufanie, ale zaufanie, moi drodzy, to nie jest to, że ja ufam, że będzie po mojemu. Nie, ja ufam, że będzie najlepiej dla mnie. Jeżeli ja ufam Bogu, to ja go nie wywieram na niego presji, że on mi da to, co ja oczekuję, bo inaczej to ja będę niezadowolona. Nie, ja ufam, że on mi da najlepiej. Jeżeli ja ufam życiu, to ja mam zaufanie do życia, że życie mnie wspiera, że życie mnie nie skrzywdzi, że życie też mnie zawsze obdaruje tym, co najlepsze. I tym jest, moi drodzy, zaufanie, a nie uporem, że ma być po mojemu. To jest ogromna różnica, ogromna różnica. Patrzę tutaj, co jeszcze piszecie. Agusia, mówisz o mnie, o mojej podświadomości. Uwielbia rozczarowywania względem mężczyzny. No, to może następny live'ik o tym zrobimy i powiem Wam, z czego to wynika. Karolinka, właśnie dzięki Tobie zrobiłam krok do przodu w ważnej sprawie. Akurat nie w tym temacie. I pięknie, kochana. Najważniejsze właśnie, że krok do przodu. Aga, kurde, moja podświadomość niczym Spielberg. No. To chyba wszystko, kochani. Tutaj patrzę na tą moją ściągawkę. Na tym, co... O, jeszcze jedno mam tutaj zapisane. No właśnie, koncentrujmy się, moi drodzy, na tym, co my chcemy, a nie na tym, czego nie chcemy. Czyli mówię to w kontekście na rozwiązaniach, a nie na problemach, tak? Na rozwiązaniach, a nie na problemach. Czyli jeżeli mam pracę, która mnie nie satysfakcjonuje, to ja się koncentruję na to, czego ja bym teraz chciała doświadczać, a nie na tym, że tam mnie nie zadowala, że tu mnie szef wkurza, że tu to, że tu tamto. To jest jeszcze bardzo ważne. No dobra, moi drodzy, to co? Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was tutaj, z Baksem widzę teraz. Na drugim planie, albo być może nawet na pierwszym. Dobrą tu widzę robotę mi dzisiaj zrobił. No, trzymajcie się, kochani, ciepło. Wszystkiego dobrego dla Was i pamiętajcie o tej otwartości, żeby wspierać siebie, przede wszystkim, żeby wspierać siebie w swoich kreacjach, żeby wspierać swoją otwartość. Wspieram siebie, wspieram moje kreacje, wspieram moje marzenia, wspieram moje pragnienia. Po prostu wspieram siebie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Pa, pa. Pozdrawiamy Was z Baksem.